mikrofonem po Trójwsi. Dobry wieczór, Masia Michałek. Dzisiejszą audycję zacznę nieco inaczej niż poprzednie. Zadam Państwu pytanie, zagadkę, co to jest to, o czym teraz powiem. Jest jak diament, ładny, ale nieoszlifowany, czyli nieobrobiony. Nie ma blasku, nie ma połysku. Po odpowiednim oszlifowaniu powstaje brylant, który swoje piękno zawdzięcza nie tylko wrodzonym właściwościom, ale i zdolnej ręce. Chwila zastanowienia, o czym mówię. Drodzy Państwo, odpowiedź jest prosta. Mowa o talentach, mowa o talencie, który każdy ma, ale to nie wystarczy. Trzeba go jeszcze odkryć i pozwolić mu się rozwijać. Stąd właśnie porównanie do diamentu i brylantu. Taką osobą, obdarzoną wieloma talentami, jest dzisiejszy mój i Państwa gość, Bolek Michałek, rodem z Istebnej, którego serdecznie witam w Radiu Istebna. Dobry wieczór. Bolku, na Twojej stronie internetowej www.bmichalek.pl przedstawiasz się jako twórca rzeźby użytkowej, sakralnej, w kamieniu, uprawiający jeszcze kamieniarstwo artystyczne, takie słowo uprawiający to może niekoniecznie pasuje, ale wiemy, o co chodzi. Kamieniarstwo artystyczne, czyli wszelkiego rodzaju balustrady, frezy, gazony, ławki ogrodowe, kolumny itd., itd. Obdarowany takim talentem, nie marnujesz tego daru. To ciężka praca, nieprawdaż? No, wszystko na to wskazuje. Myślę, że godziny poświęcone w pracowni codziennie o tym mówią. Także jeżeli się 10, 12, 14, 16 godzin przebywa w pracowni codziennie, także myślę, że troszkę czasu to zajmuje i jest to takim czasami z jednej strony pożerającym dużo czasu, a z drugiej strony dającym ogromną satysfakcję i odkrywanie nowej głębi, nowych wrażeń, nowych doznań i tym podobnie. Jako młodzieniec chciałeś się realizować, wykorzystać ten potencjał artystyczny, jaki w tobie tkwił, na przykład udając się na studia, zdawając na Akademię Sztuk Pięknych, czy to w Krakowie, czy w Warszawie. Mój przypadek to się rozwijał tak zupełnie inaczej. Było to tak niespodziewanie. Gdzieś w szkole podstawowej pierwsze takie spotkanie z klasyczną formą rysunku, kiedy rysujemy różne rzeczy, zaczęło fascynować, ale to nie chodziło o rysunek pewnego wieczoru, gdzieś w okresie bożonarodzeniowym napisałem pierwszy wiersz i był to wiersz o gałązce choinki. Nawiązywał do naszej położniczki i mnie to zafascynowało, mnie to tak urzekło, że w ogóle chodziłem z tym do szkoły, tam i z powrotem koledze z ławki szkolnej to czytałem i takie różne sugestie były na ten temat. Natomiast forma rzeźby pojawiła się nieco później, bo dopiero w 7 klasie podstawówki pan Eugeniusz Białas z Wilczego założył w szkole podstawowej w Istebnej Kółko Miłośników Sztuki. Tak to pięknie brzmiało. I na tym Kółku Miłośników Sztuki pojawiło się raptem 40 chętnych dzieciaków, które nagle zostały olśnione i że można coś tworzyć. I takimi drobnymi kroczkami żeśmy się... Oczywiście nie mieliśmy narzędzi wtedy, żeby cokolwiek robić. To były w ogóle takie spektakularne historie, kiedy załóżmy znikał w domu parasol, z tego parasola się tam takie łódeczkę, żłóbko wycinało, ostrzyło się to rączkę do tego i to było dłuto. No i czyli z niczego coś, zrób to sam, Adam Słodowy, lata naszego dzieciństwa, nie? Dosłownie, no to też taki czas był. No i te dzieciaki, które zaczęły coś tam tworzyć i nagle zostały tym oczarowane drobnymi kroczkami pierwsze sukcesy, które się pojawiły, bo rzeczywiście były, zaczęliśmy wygrywać ogólnopolskie właśnie ZOPAPA, takie przeglądy twórczości dziecięcej.
No i dla Zakopanego też to był taki szok, bo myśmy tu praktycznie w tej kwestii nie istnieli w Istebnej. Koniaków tam drobne rzeczy miał, ale Istebna jak gdyby była z tyłu. I nagle się okazało, że gro dzieciaków jest w stanie coś zrobić i te dzieci tworzą. Brawa dla pana Białasa. On to w każdym razie zainicjował. Tak? Dosłownie zainicjował to i tu jest wielki ukłon w stronę pana Białasa. Pozdrawiamy go serdecznie przy okazji. Tych 40 dzieciaków na pewno przeżyło wspaniałą przygodę i myślę, że długo, długo to będą pamiętać. Oczywiście też się pojawiły tam różnego rodzaju, no bo z tym się wiąże uszkodzenia ciała, żeśmy tak po cichu to przemycali do domu, gdzieś te zabandażowane palce i tak dalej, no ale tak to jest z tą dziecięcą radością tworzenia. Miło się to teraz wspomina przynajmniej. Miło się to wspomina. Myślę, że później już jak w miarę upływu czasu była podjęta decyzja, żebym jednak wszedł w tym kierunku i była szkoła w Zakopanem Kennera. To jest szkoła przemysłu drzewnego, tak bodajże się to nazywa. No ale tam się niestety nam nie udało, nie dostałem się tam mimo próśb pisanych przez dyrektora, mimo pomocy pana Maciejczyka, nie udało nam się tam nie dostać. No a też się to wiązało z tym, że taki chłopak ze wsi przyjeżdża już do tego liceum i tam się okazuje, że gro dzieci, kiedy rodzice są z wykształcenia plastykami, i swoją wiedzę przekazywali swoim dzieciom. Te dzieci były o niebo wyżej od nas i tym samym łatwiej im było się przebić. Myśmy nie mieli siły przebicia, no i tym samym żeśmy ponosili, że tak powiem, taką porażkę. Był to dla mnie duży dyskomfort i wtedy powiedziałem nie, absolutnie nie. I to była taka wiążąca decyzja, która do dnia dzisiejszego mi towarzyszy. Po prostu się z tym pogodziłaś. Kiedy tak na serio zacząłeś tworzyć swoje prace, no a później pracownie? Ale to było od początku, myślę, że na serio, bo każdą od pierwszych rzeźb były traktowane na serio. Rzeczywiście to bardzo mocno pochłania i w momencie, kiedy się zaczyna tworzyć, to nie ma coś na niby, ale jest po prostu, ładujesz tam całego siebie do tego i wtedy jest to już na pewno na serio. Także nie, od pierwszej pracy to jest wszystko na serio. Myślę, że te kolejne kroki to jest po prostu, czasami mówimy o przypadkach, ale takie przypadki się zdarzają, że spotykamy kogoś na drodze i zupełnie zmieniamy jak gdyby swoje widzenie świata. Nie? Bolku, wielką pasją dla ciebie od początku była rzeźba czy rysunek, bo przecież też malujesz. Rzeźba rzeczywiście była tą pierwszą formą wypowiedzi, bo tak to trzeba powiedzieć dosłownie. Chcemy coś powiedzieć przez to, co tworzymy. Także tą pierwszą formą wypowiedzi była rzeźba po tym nieudanym po próbie dostania się do szkoły plastycznej i takim wręcz można powiedzieć załamaniu. Z pomocą mi przyszedł ksiądz proboszcz Jerzy Patalong, który poszedł, porozmawiał z Ludwikiem Konarzewskim i uprosił Ludwika Konarzewskiego, żeby mi dał lekcję rysunku. I rzeczywiście udało mi się, a to był już takie ostatnie lata życia Ludwika Konarzewskiego, kiedy tam kilka sobót, bo raz w miesiącu jedną sobotę spędzają na Buczniku i tam po prostu zupełnie inaczej spojrzałem na rzeźbę i na rysunek, bo podstawą rzeźby okazało się, że jest rysunek. I zaczęliśmy od rysunku, na który Ludwik Konarzewski bardzo duży kładł nacisk przy okazji, przy tych naszych rozmowach dosyć długich, bo ten mój pobyt to był gdzieś od godzin porannych do popołudniowych tam na Buczniku.
Wtedy jeszcze sobie tego nie uzmysławiałem, ale Ludwik Konarzewski mówił o takim drugim, innym wymiarze rzeźby, o przekazie, o takim duchowym, tą duchową częścią rzeźby, że coś przekazujemy, ale coś jest ukryte w środku. Więc do tego pytania jeszcze dojdziemy, bo coś takiego się za jakieś parę chwil pojawi. Jak patrzyłam na zdjęcia w Twojej galerii internetowej, mnóstwo tam aniołów. Anioły są Twoją, jak widać, specjalnością i chyba ulubionym tematem, motywem. No rzeczywiście, anioły są taką dosyć mocną częścią. Też to jest związane z osobistą historią, bo kiedy zmarła moja młodsza siostra, rodzice, żeby mi pokazać, gdzie ona jest, wskazywali mi sufit w kościele. Tam rzeczywiście jest trochę tych aniołów. Mały aniołek i zawsze mi mówili, że po prostu tam jest moja siostra. Być może dlatego też więcej czasu poświęcałem na oglądanie fresków Jana Wałacha na suficie wisternym w kościele. Być może ta wrażliwość też stąd się wzięła, że jednak w tym kierunku. Ale to są inne historie zapisane, być może, może to się kiedyś też inaczej jeszcze ujawni. Ale rzeczywiście anioły są takim ulubionym tematem. I myślę, że dla każdego też takim dodatkową. A zwłaszcza, że wiem, że są wokół nas. Bo miło jest spotkać kogoś, kto nagle się okazuje dla ciebie aniołem, nie? Pięknie to wytłumaczyłeś, dziękuję Ci za to bardzo. Żył w drugiej połowie XIX wieku, zmarł na początku XX, taki francuski rzeźbiarz Auguste Rodin. I kiedy zapytano się go, co to znaczy rzeźbić, to powiedział tak. Rzeźbić to wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne. Rozumiem, że gość miał dość swoiste poczucie humoru. Właściwie przedstawił to bardzo obrazowo. Tylko powiedz mi, jak to się ma do rzeczywistości? Rzeczywiście w pewnym momencie są takie bryły, kiedy dostrzegamy tam ukrytą formę. Bo są takie bryły, kiedy się tam widzi pewną formę i jak poszukując tej formy, dosłownie odrzucamy to, co jest niepotrzebne i odnajdujemy to, nie? Czyli ta nasza praca, która została w to włożona, przyczyniła się do tego odrzucenia tego zbędnego materiału, do powstania zupełnie czegoś innego, do powstania ukrytego piękna, które tam było, drzemało, czy zostało, tak czasami mówimy, zaklęte jak gdyby w tym materiale, bo to może być kamień, to może być równie dobrze jakaś forma drewna lipowego, czy innego drewna. Nie? Czy innych form, bo rzeźbić można jeszcze z innych form. Taką rzecz rzeczywiście można odkryć. Czasami się spostrzegam, jeżeli tak patrzę sobie na jakieś tam formy słoich w deskach, formy sęków, kilka kresek, ołówka i pokazuje nam zupełnie inny obraz. Jest to tak, jak gdyby tam ukryte. No. Takie rzeczy faktycznie są i ja się uśmiecham, jak to dostrzegam. Czasami komuś powie o tym, że coś takiego tam jest. No. Czyli Twoja wyobraźnia pracuje non-stop. No, tak to już jest. No właśnie. I teraz takie pytanie wiążące się z tym, co teraz powiedziałeś. Kiedy rzeźbisz, czy to w drewnie, czy w kamieniu, jesteś bardzo skoncentrowany? Czy Twoje myśli skupiają się wyłącznie na tym, co masz stworzyć z tego monolitu, czy to drewnianego, czy kamiennego? Bo przecież ma powstać z tego jakiś motyw, jakaś postać. Krótko mówiąc, masz w to coś, co stworzysz, tchnąć życie. Taką łatwiejszą formą jest praca z drewnem, bo jednak drewno ma swój taki bardziej ciepły klimat tworzy. I praca z drewnem jest, jakby to powiedzieć, tak bardziej, więcej ciepła jest w tym. Dotyk drewna w ogóle jest, drewno jest ciepły materiał. Natomiast stojąc przed kamieniem, stykamy się z tym chłodem, który bije od kamienia. I też jest na przykład kwestia koloru kamienia, bo to też ma ogromne znaczenie. Na przykład rzeźba w białym marmurze
No jest tak delikatna, jest bardzo przyjemnie się rzeźbi w białym marmurze. Zupełnie inny nastrój stwarza. Jest dla rzeźbiarza to jest tak, o niebo łatwiej się rzeźbi. Na przykład, gdyby rzeźbić tą samą postać z czarnego granitu. Kiedy stykamy się z tym czarnym, ciemnym monolitem, który nagle nas przytłacza i tego ciężaru nie można podnieść, bo to jest jak gdyby ciągle zmaganie się. Rzeźba to jest zmaganie się rzeźbiarza z bryłą. Nie? A to tylko może artysta czuć. Chociaż staram się zrozumieć to, co mówisz. No, dla nas jakby to przybliżyć. Na przykład rzeźbienie to jest tak jak wchodzenie w Himalaje w górę. Na wysokie szczyty. Pokonujemy tą bryłę, zmagamy się z tą bryłą, w pewnym momencie ta bryła nas przytłacza. Czyli nagle się zawali jakby świat pod nogami i zaczynasz zadawać sobie pytania, czy idę w dobrym kierunku, czy rzeczywiście to rozwiązanie, czy coś innego, czy jakaś zmiana. I nagle cię zaczynają takie myśli przytłaczać i w pewnym momencie to się przełamuje, bo trzeba zostawić, odejść, jak gdyby zdystansować się od tego i podejść do tego na nowo z nowymi siłami i wtedy zupełnie inaczej na to patrzysz, bo wtedy zaczynasz poszukiwać nowych rozwiązań i się okazuje, że to wszystko, co pierwotnie było wzięte za właściwe, jest dobre. Jest właściwe. I idziesz w tym kierunku i nagle przychodzi taki moment, kiedy wiesz, że wygrywasz. Wiesz, że jesteś jak gdyby już pod samym szczytem i tam jest kilka dni do tego, że taka euforia, niesamowita adrenalina jest. Niesamowita. Tak, takie uczucie, no jest to piękne wtedy. Nie? I to jest ta moja wewnętrzna satysfakcja. To jest ten najlepszy moment chyba tego, to jest tak? Ta śmietanka. Ta śmietanka. To jest ta śmietanka. To pytanie, które zadałam, jesteś bardzo skoncentrowany. Jednak te myśli nie odbiegają. Cały czas skupiasz się na tym, co tworzysz. A przecież to trwa czasami godzinami, dniami. Da się to tak wytrzymać? No jest, ponieważ ten moment, w którym w tej chwili, przykładowo w tej chwili uderzam młotkiem w dłuto, to jest nieistotny ten moment. Bo w głowie muszę być 2-3 uderzenia wcześniej. To, co nastąpi później. To, co się dzieje w tej chwili, to jest nieistotne. To, co będzie później, bo muszę przewidzieć to, co się stanie później. No, jest to, także to napięcie, które jest, to jest... Nie myśli się po prostu o niczym innym. Wyprzedzić się po prostu ręce trzeba myślami. Twojej pracy też często towarzyszy muzyka. Pamiętam, jak kiedyś tam do ciebie musiałam zajrzeć... Coś chciałam od ciebie kupić. Już teraz nie pamiętam, co to było. W każdym razie podchodzę coraz bliżej twojego domu, twojej pracowni, a tu taki ryk, to znaczy, no przepraszam, muzyka. Ja myślę, Boże, facet tworzy, tu gdzieś mu coś tam piłuje i tak dalej, dłutuje, jest dosyć głośno. Ale jeszcze muzyka, ona ci pomaga w pracy? Dla mnie osobiście muzyka to jest jak oddech Boga. I tak to sobie po prostu tłumaczę i... Nie wyobrażam sobie pracy bez muzyki. Uwielbiam po prostu przy muzyce tworzyć. Muzyka stwarza dodatkowy nastrój, który przy różnych rzeźbach się też wykorzystuje inną muzykę, żeby stworzyć nastrój. Nie? Jest to na przykład ważne, jeżeli rzeźbimy drogę krzyżową. Tworzymy zupełnie inny nastrój. Kiedyś stajesz się nagle Chrystusem, który niesie krzyż, a żeby oddać tą postać, musisz się nią stać. Żeby oddać postać tego, który biczuje, też musi się stać tym, który biczuje, bo nie oddasz inaczej dosłownie tej postaci. Także to brzmi jak poezja. No dosłownie i najtrudniejszą rzeczą zawsze jest na przykład, kiedy w moim przypadku, kiedy rzeźbię krucyfiks, i moment, kiedy przybijam tą figurkę do krzyża, nie? To jest taki dosyć zawsze dramatyczny moment. Nie? No a trzeba to zrobić, ktoś to musi zrobić. Nie? Także trzeba też na to z różnych stron spojrzeć. Właśnie to jest też filozofia Ludwika Konarzewskiego, który, ja wtedy tego tak może nie zauważam, ale rzeczywiście mówił o tym,
żeby dosłać, oddać dosłownie kogoś, trzeba się nim stać. Dlatego czasami spoglądam na ludzi i zupełnie inaczej na nich patrzę i z innej perspektywy, no tak to nazwę, z innej perspektywy. Nie, bo jeżeli się nam wydaje, że ktoś jest taki czy inny, a spojrzymy na niego z innej perspektywy, to trochę inaczej wygląda. Ułatwia ci to w takim razie kontakt z ludźmi i zrozumienie drugiego człowieka. Przekładasz to na takie normalne życie. No czasami trzeba po prostu, jeżeli ktoś się zwraca do mnie z jakimś osobistym dramatem, z którym się mam zmierzyć, żeby oddać coś, co jest dla niego bardzo cenne, no to muszę się bardzo mocno zagłębić. To są też trudne chwile dla mnie, nie? Bo trzeba dotrzeć do sedna i stać się tą częścią. W pewnym momencie, kiedy kończę i przychodzi do mnie i widzę, jak ta ulga spływa z tej osoby, to jest też tak, jak gdyby dla mnie nagroda, nie? Jakbyś skończył kolejne dzieło. No właśnie. No właśnie. Wolku, i teraz właśnie kończysz to dzieło, kończysz kolejną swoją pracę, czy to rzeźbę w drewnie, w kamieniu, cokolwiek. Czy przychodzi ci na myśl coś takiego, patrzysz na to coś z perspektywy i mówisz, kurczę, tu bym jednak coś zmienił. Jest tak? Zawsze tak jest? Czasami tak jest? Nigdy tak to się znaczy, nie dzieje? To znaczy, zdarza się tak, że no zawsze te kilka dni innego spojrzenia i już bym to zrobił zupełnie inaczej. No, no, myślę, że to każdego spotyka, ale nie tylko rzeźbiarza, nawet malarze też tak mają, że u nich to łatwiej jest przemalować. No, u mnie no już się to nie da, nie ma tej odwrotności, że można się cofnąć w czasie i to zrobić. Po prostu proces rzeźbienia w tym wypadku jest nieodwracalny. Każdy błąd już jest zapisany na zawsze. Po chwili przerwy wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy. Twoje największe dzieło, jak dotychczas stworzone, no oczywiście nie w sensie gabarytów, ale w sensie jego wartości. Z czego jesteś najbardziej dumny? Z każdej rzeczy myślę, że na swój sposób. Każda jest inna, każda... To jest właśnie ten fenomen, jeżeli się tworzy i się nie powtarza pewnych rzeczy, to jest każda inna i dotarcie do tej jednej, jedynej jest zawsze trudne. Aczkolwiek jest taka rzeźba, jest to pasyjka na krzyżu z 1985. To były początki, jako 15-letni chłopak rzeźbiłem tę pasyjkę i poszedłem do tematu dosyć obrazowo. Czyli spojrzałem na Chrystusa zupełnie inaczej. My na pasyjkach mamy postać taką, no, na tym bardzo łagodną i no, praktycznie tam delikatnie jest zaznaczona krew. Ta moja postać na tym krzyżu była mocno zakrwawiona. Nie? To było takie zupełnie inne spojrzenie w ogóle na ukrzyżowanie, bo zadawałem sobie pytania, że jeżeli było biczowanie, no to musiała się pojawić krew i nie mogło tego być tam kilka kropel, tylko po prostu ciało było tak, a nie inaczej. Tą krwią po prostu oszpecone, nie? Natomiast oglądając film Pasja Gibsona, tak, to spojrzenie moje i mówię, a to nie byłem sam, tak sobie, takie spojrzenie, a to już po wielu latach, nie? I nie sam tak pomyślałem, że jednak takie spojrzenie też jest. Oczywiście w tamtym czasie ta figurka była też dosyć mocno krytykowana i musiałem jej mocno bronić, dlatego może też tak dla mnie jest cenna, bo to rozwiązanie musiałem też mocno bronić i tak mi zostało w pamięci. Tą pasyjkę mam do dzisiaj. Chętnie ją kiedyś zobaczę. Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile prac już wykonałeś, czy raczej cię cyfry, statystyki nie zajmują? Znaczy, ciężko mi powiedzieć ile, bo tak dokładną statystykę to tak mówimy o statystyce zdjęciowej, którą też tak niedawno przeglądałem i byłem sam zaskoczony, że tyle tego jest. No, to jest gdzieś 2000 rok, to dopiero późno. Te moje pierwsze rzeźby były
83, początek był. No, także mogę powiedzieć, że jest tego sporo. Jeżeli tak przykładowo, no to 5 chyba albo 6 dróg krzyżowych to masz razy 14 stacji. Natomiast aniołów jest ponad 20. To są rzeźby wielkogabaretowe z kamienia. Nie? Także myślę, że tego jest sporo. A propos takiego anioła wielkogabarytowy, czyli jego wysokość jest gdzieś mniej więcej? Powyżej metra. Trochę mniej niż człowiek. Jak długo taki anioł jest w twoich rękach to znaczy, tworzony? Zależy od materiału. To zależy od materiału. No taki kamień piaskowy załóżmy. Na przykład się wiele łatwiej obrabiają i takiego anioła to w ciągu 3-4 tygodni można wyrzeźbić. Nie? Przy marmurze to jest do 2 miesięcy trzeba się z tym zmagać. Po prostu czas, który trzeba poświęcić, no nie ma innej opcji. Gdzie można w Polsce podziwiać Twoje dzieła? To było teraz trudne. Wymień przynajmniej kilka miejsc. Nie każę Ci już powiedzieć o wszystkim. Zacząć z drugiego końca. W Gdańsku. Gdziekolwiek. Gdańskie myślę. Czekaj. Kaszuby są na pewno. W kilku, tam Droga Krzyżowa też jest. Na Śląsku jest sporo. Warszawa. Zachodnia Polska. Też są rzeźby. Także, że myślę, że po całym... W każdym kawałku Polski coś znajdziemy. No myślę, że zostawią te ślady po sobie. Ale nie tylko w miejscach takich sakralnych, typu kościoły, no, klasztory. W miejscach sakralnych są. Również w takich... prywatnych kolekcjach, także, że są po całej Polsce rozsiane. No, przez te, w zeszłym roku miałem 30 lat tej pracy twórczej, także no, gratuluję troszkę było. Życzę kolejnych 30 i potem znowu następnych 30. Oby twoje ręce wytrzymały. Nie wytrzymają. Ale ja jeszcze nie skończyłam, bo pytałam się, gdzie w Polsce można podziwiać swoje dzieła. Zapytam o wyjazdy zagraniczne, bo takowe też miały miejsce i pewnie mają. Dokąd najczęściej jeździłeś, czy jeździsz? To znaczy jest to zawsze związane z pracą i w różnych kierunkach. No, takim może się, nie będę się skupiać na tym. Dużo prac było też na Ukrainę tam. I tak, jeżeli oglądamy te newsy, to nie zawsze człowiek jest zadowolony, bo część prac to tam gdzieś tam są ukryte w pobliżu tych nieszczęśliwych miejsc. No, taka jest historia. Ale w zeszłym roku taka fajna przygoda. Na Białorusi wykonywałem ołtarz do katedry w Pińsku. I to jest wyjazd na Białoruś i to było takie fajne doświadczenie. Zupełnie inne spojrzenie też na ten kraj, o którym no, za dużo różnie mówią. Można się pozytywnie zaskoczyć tym krajem. No, bardzo to jest dobrze. Bardzo sympatyczne miejsce i na pewno nie aż tak odległe, żeby tam nie pojechać i nie zobaczyć. Pewne rzeczy są tam bardzo urzekające. O Białorusi kiedyś jeszcze sobie poopowiadamy. Zapytam o twoją pisarską twórczość. Byłeś kiedyś członkiem Istewnieńskiego Klubu Literackiego imienia Jana Probosza. Czy nadal przelewasz swoje myśli i refleksje na papier? Znaczy członkiem być może aż tak w takiej formalnej wersji nie, natomiast zostałem zaproszony przez ten klub Jana Probosza i rzeczywiście ta atmosfera tego klubu literackiego to pozostaje do dzisiaj w pamięci i jest to takie bardzo, bardzo miłe wspomnienie. Te postacie, które się tam pojawiały, ta atmosfera, o której mówię, takiej równości, wzajemnych podpowiedzi, kiedy tam doradzają, jak pewne rzeczy można zrobić, jak pewne formy i takiej naturalnej, takiego naturalnego, naturalnej radości, kiedy ktoś czyta swój wiersz i kiedy reszta cieszy się z jego twórczości i w której nie ma zazdrości, bo to jest też bardzo istotne. W tym klubie nie było czegoś takiego, co się nazywa zazdrość i o tym chciałbym podkreślić. To jest fenomen. Po tylu latach ciągle to mile wspominam. Mógłbyś przeczytać jakiś wiersz? Myślę, że na wiersze to sobie znajdziemy inny czas i ten miejsce. Natomiast
Dzisiaj przeczytam prozę. Jest to fragment jak gdyby cyklu, który w tej chwili pracuję. No, pracuję nad tym już dosyć długo i myślę, że może się mi to kiedyś uda wydać. Zobaczymy. Jest to pisane gwarą, bo też mi czasami zarzucają, że właśnie ta moja rzeźba nie jest do końca związana z regionem. A nic tego innego. Całym sercem jestem tutaj z tym regionem związany i mogę się wykazać w innej formie, niekoniecznie przy rzeźbie, ze względu na to, że żyjąc z rzeźby też jestem poddany pewnym rygorom i modowym i tak dalej. Żebym z tego przeżył, no to muszę sobie też inaczej na to spojrzeć. Także wracając jak gdyby do korzeni, spełniam się w tej formie pisemnej. I przeczytam Państwu bardzo prosimy. Jeden z fragmentów takich właśnie. To będzie dosyć też i humorystyczny ten cykl, nawiązujący jak gdyby do takich wieczornych, jak to było w istotnej opowieści o duchach, straszydłach i tym podobnych rzeczach. Przy świeczkach. Przy świeczkach dosłownie. I takiego typowego wieczornego fulania. Tak się to u nas kiedyś mówiło, tak się fulało wieczór. Tacik lubili fulać i taką wiodącą postacią zawsze będzie tam tacik, który ma tam kilka rzeczy do powiedzenia. No to zamieniamy się w słuch. A więc mamy coś takiego, co się będzie nazywało związanego z tą modą dzisiejszą pożyczkową. Mamy takie szwajcarski teraz temat. Frank, tak? Prosto, że tak powiem, gorący temat. Wszystko na czasie. Na czasie pożyczka. Tacik od Wojtosza pojechali do światu, do banku. No i jak już dojechali do Cieszyna, to już wyciągli spod pazuchy kartkę, co im matka narysowali. No, taką małą kanety banki w tym Cieszynie są. Tacik pomału kraczają do pierwszego banku, ale przed samiuśkimi drzwiami przystopowali. To wiecie, w tych bankach są szklane drzwierze. W dodatku bez klamek. No i same się otwierają. Cóż, gdy taci o tym nie wiedzieli. Do siebie powiadają. Doczkej staroj oci dom, bank. Nadyć tu ta kobieta, co nagłodzone dźwierze nie mają. I muszą przez okna wchodzić. No ja też tu interesów robić nie będę. Taci poszli z kartką w korści dalej. Do następnego banku. Ale w tym było tak samo. W końcu w trzecim na głębokiej przy granicy były jaki taki dźwierze. No i toś też tam porozwleźli. No wiecie, sami wiela to człowiek musi się natropić, nachodzić, co by co w życiu mieć. Tacik się tam dziwają po tym banku i tak dłuczą do siebie. Podziwaj się, siedzą se, takie neparadnice, ciepłym, a ty się stary trop. No i tu wą teraz w ty pięty taką młodo zwyrtno paniczka woł na tacika. Proszę podejść do okienka. No i tacik idą wola nieba. A pan w jakiej sprawie? Pyta grzecznie paniczka. No ja to przyjechał z istebnego z powodu tego kredyta. A ma pan u nas taki kredyt? No wiecie co? Gdybych miał, to by się te światy nie fatygował. Nie rozumiem, zastanawia się urzędniczka. No bo wiecie, paniczko, i o taki kredyt chcę wziąć. A to nie ma problemu. A na co pan taki kredyt potrzebuje? Tu się tacik móc rozjodli, aż paniczka podbladła. Paniczko, gdyby ja wiedział, na co mi ten kredyt, to by go nie brał, bo po co? To już nic nie rozumiem, odpowiada grzecznie paniczka. No bo cóż tu rozumieć, denerwuje się tacik. Paniczko, nady dziura za łokiem taki kredyt mo, prawda, prawda. Jano z podstesty taki kredyt mo, prawda, prawda. Rejnio od Puloka też taki kredyt mo i to też prawda. A co ja bym być gorszy i go nie mieć? Na coś by se ludzie o mnie pomyśleli. Czy o jakiś żebrok, czy co, żeby jeszcze by tego chybiało, co bych nie miał tego, co u niej mają. No ja raczej nie zachęcam do brania kredytów teraz, w tych takich dość newralgicznych dniach, kiedy Frank szaleje. Tak sympatycznie nam się dzisiaj rozmawiało. Myślę, że Państwu też się nie nudziło. My jeszcze wróćmy na chwilę do punktu wyjścia.
Czyli do tych naszych talentów, o których dzisiaj mówiliśmy, odkryjmy w sobie talenty, bo na pewno każdy z nas jest w nie, że się tak wyrażę, wyposażony. Może są one przykryte płaszczykiem zwątpienia, niewiary we własne zdolności i możliwości. Zaproszę jeszcze na samym końcu powtórnie na stronę internetową mojego gościa www.bemichalek.pl. Dziękuję Ci, Bolku, bardzo serdecznie za rozmowę i zapraszam Cię ponownie za jakiś czas do nas, muszę do studia. Przyznać szczerze, że takiego stresu to nawet przy rzeźbieniu nie ma, także ta adrenalina, która powstała w tym momencie, to jest, nie wiem, porównywalna do zakończenia rzeźby. Znowu te emocje. Bardzo. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, znaczy, czy nie. Rzeźbiarz jest milczący, bo siedzący, opakowany, tak to dosłownie powiem, opakowany w maski przeciwpyłowe, w słuchawki, gdzie ta muzyka gdzieś tam w tle dociera, bo dociera ta muzyka, która jest w pracowni, i huk, który powstaje przy obróbce kamienia, dźwięki uderzanego metalu o metal, także plus kamień do tego, to są takie dosyć ekstremalne warunki. I te dni, godziny milczącej dzisiaj, ta wypowiedź to jest jak gdyby skok na księżyc, dosłownie. Bolku, no jesteś naprawdę urodzonym poetą. Proszę, pisz częściej i prozą, i wierszem. Bardzo cię do tego zachęcam. Niech puentą naszego dzisiejszego spotkania będzie piosenka, która kończy ten program. Piosenka zespołu Raz, Dwa, Trzy. Trudno nie wierzyć w nic. Choćby nie wierzyć w to, że się ma talent. Jeszcze dodam, że zapraszam Państwa za tydzień o zwykłej porze, czyli w niedzielę na godzinę 18. I powiem dość tajemniczo i krótko. Będzie wybuchowo. Zapraszam. Dobranoc. Dobranoc. Z mikrofonem Potrójwsi.